Nazywam się Tadeusz Sułowski. Urodziłem się 4 lutego 1929 roku w Warszawie. Ja pochodzę z rodziny ziemiańskiej, to znaczy moi rodzice zajmowali się właśnie majątkami ziemskimi. To znaczy ojciec, mimo że był inżynierem, mechanikiem, studiował w Niemczech, ale prawdopodobnie przez koneksje rodzinne został na roli i wieś go zawsze bardzo interesowała. W majątku ziemskim mojej babci, Wandy Rozwadowskiej, w powiecie płockim, majątek nazywał się Kobylniki, położony 10 kilometrów od Wyszogrodu. I tam zastała mnie wojna. I już pierwszego dnia nadleciały samoloty niemieckie i rzucały bomby, nie wiem dlaczego, na okoliczne wioski, między innymi w Kobylnikach. Wycelowali bombę w najładniejsze gospodarstwo, jakie w tamtych stronach było. Bardzo niedługo po rozpoczęciu tejże wojny zjawiły się motocykle niemieckie, jakieś patrole takie, które prawdopodobnie miały za zadanie stwierdzenie, czy są jakieś wojska polskie w tych stronach, czy ich nie ma. Także przyjechali Niemcy. Bardzo charakterystyczny zapach benzyny. Oni mieli syntetyczną benzynę, ona zupełnie inaczej pachniała jak benzyna, którą w Polsce się używało. To zapamiętałem, taki jakiś słodkawy zapach miała ta ich benzyna w tych motocyklach. No, zaraz za nimi przyjechał osobowy samochód, przyjechali oficerowie. Jeden z oficerów wysiadł, biegł na ganek. Moja ciotka Ota z tego zdjęcia wyszła do niego, ponieważ mówiła trochę po niemiecku i po francusku. Niemiec chciał podać jej rękę, a ciotka rękę cofnęła. Niemiec się smutno uśmiechnął. Jeszcze wtedy oni byli dżentelmeni i powiedział po francusku: c'est la guerre, to jest wojna.